Na Ziemi istnieje ponad 40 tysięcy gatunków pająków. Wszystkie one zjadają około 800 milionów ton ofiar rocznie. Jest to więcej niż ciężar wszystkich ludzi na naszej planecie. Jesteś na kanale Atlas i w tym wideo dowiesz się, jak zdobywają jedzenie najbardziej niesamowite z nich. Pająk bolas. To może wydawać się dziwne, ale ten południowoamerykański pająk łowi swoje ofiary za pomocą lasa. Zamiast tradycyjnej sieci łownej budowanej przez krzyżakowate, ten gatunek używa pojedynczej nici, na końcu której znajduje się kropla lepkiej substancji. Jest to wabiący feromon, który może się zmieniać w zależności od typu zdobyczy. Pająk po prostu wywija tym lasem trzymanym w przednich odnóżach, a potem zarzuca je na zwabionych ciem. Prawdziwy kowboj wśród pająków. Pająk gladiator. Także znany jako ogr, ten niewielki pajączek mieszka na wyspie Tasmanii i na wschodnim wybrzeżu Australii w lesie lub na łące i ma niezwykłą technikę polowania, którą być może nie można znaleźć w żadnym z pająkiem na świecie. Wraz z nadejściem ciemności robi rodzaj pułapki z sieci, która jest w kształcie kwadratu i nie większa niż znaczka pocztowego. Gdy pułapka jest gotowa, pająk zawiesza się nisko nad ziemią i zastyga w oczekiwaniu na ofiary, które z kolei działają jak mrówki, chrząszcze, pasikoniki i inne pająki. Kiedy widzi ofiarę, momentalnie puszcza sieć prosto na zdobycz. Topik. Żyjący w Europie, w tym w Polsce i północnej Azji, pająk topik to jedyny gatunek spośród pająków, który całe swoje życie spędza w wodzie. Chwytając pęcherzyki powietrza, które następnie przytrzymuje włoskami pokrywającymi jego ciało, topik w ten sposób buduje swój własny keson. Ponadto potrafi on nawet rosnąć pod wodą własną sieć, w której gromadzi powietrze. Mówiąc prościej, ta pajęczyna służy jako kolejny keson. Rzecz w tym, że topik ma jad na tyle silny, że może polować nawet na ryby. Dlatego, żeby woda nie rozcieńczyła jadu, on wciąga zdobycz do kesonu. W ten sposób ten pająk może przebywać pod wodą do 36 godzin. Czerwony pająk krabowy. W rzeczywistości topik to nie jedyny pająk, który przystosował się nurkować, aby zdobyć jedzenie. Czerwony pająk krabowy też ma czym nas zaskoczyć. To są dzbaneczniki, które pochodzą z Borneo. Przystosowane do życia w bardzo ubogich glebach, te rośliny pobierają większość składników odżywczych z owadów zwabionych przez gruczoły nektarowe, które znajdują się na spodzie pokrywy. Kiedy już na niej staną, woskowata część zapewnia owadowi niewielką szansę na ucieczkę. Większość ześlizguje się do wodnistego grobu. Na dnie dzbanecznika z kolei znajduje się enzym, który pomaga trawić zwłoki, karmiąc tym samym roślinę. Ale przywiązanie do dzbanecznika nie dla wszystkich jest zgubne. Czerwony pająk krabowy spędza praktycznie całe swoje życie w dzbaneczniku. Kiedy wpadnie mrówka, pająk po prostu poczeka, aż utonie. Wtedy zjeżdża po linie na swoje łowisko. Żywa mrówka byłaby zbyt niebezpieczna. Więc używając dzbanecznika jako pułapki, pająk może zdobyć nieźle posiłki. Czerwony pająk krabowy nie okrada dzbanecznika ze wszystkiego. Strawione resztki zdobyczy trafią w końcu do wody, zapewniając chwilowe pożywienie roślinie. Inne jedzenie, takie na przykład jak larwy komarów, wydają się być poza zasięgiem pająka, ale ma on w zanadrzu kolejną zaskakującą sztuczkę. Podobnie jak topik, ten pająk zabiera ze sobą powietrze w postaci pęcherzyka i może zanurkować na samo dno tej rośliny. Kiedy już złapie swoją ofiarę, wycofuje się po własnej linie zabezpieczającej. Dzbanecznik jest jak sklep dla tego pająka. Jednak to nie jedyny ciekawy złodziejaszek wśród tych istot. Występujący praktycznie na całym świecie pająk z rodziny Argyrodes spędza zwykle całe swoje życia w sieciach większych krewnych. On po prostu czeka na nieuwagę twórcy pajęczyny i kradnie upolowane przez niego owady. Jak tylko nadarzy się okazja, pająk szybko zaczyna przecinać nici między muchą a pająkiem, tak aby wibracje wytwarzane przez ofiarę nie dotarli do właściciela sieci. Ale zwykle te pająki porywają małą zdobycz, którą pogardził właściciel. Ariadna. Taktyka polowania tego niedużego pająka, który żyje na pustyni Namib w południowej Afryce, z kolei polega na tym, że wokół wykopanej norki on ustawia koronę z 8 ziarenek piasku, ale wybiera do tego jedynie ziarenka kryształów kwarcu.
do każdego z nich przylepia nić, która jest połączona z każdą nogą, dlatego ziarenek zwykłe jest 8. Ponieważ kwarc jest kryształem i każde jego dotknięcie powoduje delikatne wibracje struktury, przechodzący koło pułapki owad wzbudza dotknięciem drgania, które informują drapieżnika o obecności ofiary i odpowiednio wyzwalają sygnał ataku. Trochę przygotowania i jedzenie dostarczone prosto do domu. Genialne rozwiązanie w trudnych warunkach pustyni Namib. Dzięki za oglądanie.